No dobra, to ja. Co to? A to zamącz przede mną? Nade mną? Lewa lampa, prawa lampa? No nie wiem. Ale faza, ja pierdziu. Aha. Witajcie lifterki i lifterzy! Witajcie po ponad miesięcznej przerwie od nagrywania. Podejrzewam, że większość z was zna przyczynę, a jeśli nie, to nie rozdrabniając się na szczegóły, 14 listopada moja mama miała bardzo rozległy udar mózgu i w zasadzie od tamtej pory każdy mój dzień wygląda mniej więcej tak. Pewnie się zorientowaliście. Wróciłam do treningów po dłuższej przerwie i kontuzji. I właśnie tym chciałam się z wami... Kurde. Okej, I właśnie tym chciałam się z wami dzisiaj podzielić. Pewnie to słyszycie i zastanawiacie się, dlaczego mam taki dziwny głos. Otóż jestem chora i mam zatkany nos. Okej, jak sobie radzić z kontuzją? Oczywiście pierwszorzędnie powinniśmy zwrócić się z tym do fizjoterapeuty. W moim przypadku nie dało się zbyt wiele zrobić i jedynym lekarstwem miał być czas. I odpoczynek od treningu dołu na co najmniej miesiąc. I tu bardzo często popełniany błąd. W momencie, gdy wykluczyliśmy się na jakiś czas zrobienia przykładowo przysiadów, martwych ciągów, hip thrustów, OHP, wiosłowania, tak jak było to w moim przypadku, odpuszczamy całkowicie, idąc najprawdopodobniej w myśl: jeśli nie mogę trenować na 100%, to po co w ogóle trenować? No i widzicie, otóż jest po co. Nawet dla własnej psychiki dużo zdrowsze będzie robienie czegokolwiek, na co możecie sobie pozwolić, nawet gdyby to miała być płaska i podciąganie 4 razy w tygodniu. Ponownie jak w moim przypadku. Po 2 tygodniach robienia tego, co mogę, przyszło na mnie to przykre doświadczenie, i w zasadzie nie byłam w stanie już wcale trenować. Nie miałam na to ani ochoty, ani przede wszystkim czasu. I jakie rozwiązanie wówczas się sprawdziło? Przeniesienie tego, co najbardziej lubię w treningach, czyli świadomość rozwijania się z każdym kolejnym treningiem, po prostu na inną dziedzinę. I tak, zamiast dokładać żelastwa i progresować na ciężarach, ćwiczyłam z mamą mowę, pisanie, chodzenie, masowanie cofające porażenia i niedowłady. To w tym notowałam codzienne raporty i widziałam progresy. Tak więc każdemu, kto jest wyeliminowany zupełnie z treningów, polecam zaspokajanie tej potrzeby rozwoju w innej dziedzinie. Czy nie bałam się spadków podczas przerwy? Oczywiście. Jeżeli budujemy coś i pracujemy nad czymś miesiącami, latami, no to boimy się strat. Ale jest coś, o czym warto, żebyśmy pamiętali. Dobra, a teraz zapałki w oczy i nie śpimy. Rozchodzi się o jądra nadskrzyżowaniowe. Z angielskiego myonuclei. Jak coś, to mnie poprawcie. Włókna mięśniowe mają komórki, które zawierają właśnie te jądra nadskrzyżowaniowe. A każdy z tych jąder pochodzi od mioblastu, czyli komórki mięśniowej zarodkowej. Jądra nadskrzyżowaniowe kontrolują działanie włókien mięśniowych i to od ich ilości w tych włóknach zależy m.in. rozmiar mięśnia. Istnieje limit, jak wiele tych jąder może nadzorować jedno włókno mięśniowe. W momencie, gdy osiągamy ten limit, nasze mięśnie przestają rosnąć. Chyba że doprowadzimy do zwiększenia ilości jąder we włóknach poprzez niszczenie mięśni. Czyli
po prostu trening. Gdy przestajemy trenować, wraz z biegiem czasu tracimy mięśnie, ale jądra, które zainicjowaliśmy wskutek treningu, zostają na bardzo, bardzo długo. O wiele dłużej niż sam mięsień. Jest to kwestia nawet miesięcy. A nawet jeśli stracimy część tych jąder, to będzie ich zdecydowanie więcej niż w momencie, kiedy zaczynaliśmy trenować. Chyba że dojdzie do jakiejś drastycznej zmiany stylu życia bądź wypadku. Czyli uogólniając, mamy do czynienia z pamięcią mięśniową i powrót do sylwetki sprzed kontuzji będzie zdecydowanie szybszy niż wtedy, gdy budowaliśmy pierwotnie swoją formę. Okej, tak wygląda sytuacja w kwestii wyglądu i objętości naszych mięśni. Natomiast jeżeli zależy nam również na sile, musimy połączyć to z adaptacją układu nerwowego. Niestety, im bardziej zaawansowani jesteśmy, tym szybciej tracimy te adaptacje neurologiczne. Ale i w miarę szybko jesteśmy w stanie je odbudować. Deską ratunku pozostają wcześniej wspomniane jądra. Jeśli chodzi o to, jak aktualnie trenuję, to przyznaję, nie jest to łatwe i nie wiem, jakbym sobie poradziła bez mojego stanowczego trenera. Powrót do treningów po kontuzji jest takim czasem, kiedy musimy schować nasze ego i zaopatrzyć się w pokorę i cierpliwość. Póki jestem w stanie, stosuję się do zasad progresji liniowej, czyli tak jak osoby początkujące, dokładam ciężaru z treningu na trening. Trenuję już drugi tydzień. Moja objętość treningowa jest skromna, by jak najbardziej zminimalizować ryzyko ponownej kontuzji. I skoro nie jestem w stanie wykorzystać tego czasu na targanie sporych ciężarów, to skupiam się na technice. Pomalutku wspinam się o 2,5 kg na każdym treningu w moich priorytetowych ćwiczeniach. Na dowód, z jak niskiego pułapu zaczynam w stosunku do moich wyników sprzed kontuzji, mam dla Was filmik przedstawiający moje wszystkie treningi w skali tygodnia. Dobra, jeszcze tylko parę słów odnośnie mojej diety. Ruszam się mniej, więc jem około 1800 kilokalorii. Jest to deficyt. I dlaczego jestem na deficycie w momencie, kiedy chcę wrócić do mojej formy? Będąc osobą początkującą lub biorącą sterydy lub wracającą do treningów po kontuzji, mamy możliwość budować mięśnie mimo deficytu kalorycznego. No a przyznaję, że czuję się już trochę ciężka. Okej, lecimy z filmem. Yeah.
Come on, girl, shake that ass for me. Shake that ass for me. We'll be right back.
wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten filmik okazał się dla Was pomocny i podniósł na duchu osoby ze zwolnieniem z treningów. Jeśli tak, to koniecznie dajcie łapkę, bym zapomniała. Mam dla Was konkurs. Eto. I po łapkach. Co prawda, miał on być prezentem na święta, no ale będzie na nowy rok. Do wygrania jest sezonowiec Starter Pack. Czyli wstęp w styczniu na wszystkie siłownie MagFit, plan treningowy i dieta. Tak mi się wydaje. Jedynym warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest udostępnienie na Facebooku posta z mojego fanpage'a z tym filmikiem. Trochę skomplikowane, ale połapiecie się. Wyniki ogłoszę w czwartek 29 grudnia. No i oczywiście możecie dopisać, dlaczego właśnie Wy powinniście dostać sezonowiec Starter Pack. Dziękuję, że byliście ze mną i widzimy się już w kolejnym filmie. Pa!